Moi drodzy, nie wiem, czy uważacie, że to dobra pora, ale ja jak najbardziej. To odpowiednia pora na zaciętą rozgrywkę w naszej ukochanej grze Liga Legend. Po polsku to brzmi jakoś tak kiczowato. Mniejsza o to. Mamy przed sobą pierwszą grę naszego nowego turnieju, naszej nowej ligi. Ligi, w której zawodnicy rywalizują, reprezentując poszczególne frakcje. Tutaj zaznaczymy sobie jakiegoś żunglera, żeby sobie tutaj śledzić. Na razie ja wam opowiem, o co chodzi. Jest to liga, w której drużyny reprezentują różne frakcje. W tym przypadku drużyna czerwonych to drużyna Bilgewater. Nawet jeśli dobrze pamiętam, to drużyna nazywa się Noskowe Bilgewater, jeśli się nie mylę. I są to postaci takie typowo rybne. Piraci, ryby i inne takie. Bo Nautilusa nie wiem, jak nazwać. Po drugiej stronie mamy frakcję Ionia, czyli w sumie ninja. Jeśli miałbym to jakoś podsumować. No dobrze. Jakie postacie wybrali? Każdy widzi. Postaci w poszczególnych frakcjach jest więcej, w poszczególnych jest mniej. Także niektóre frakcje mają większe pole do popisu, niektóre mają trochę mniejsze. Czym nas zaskoczy ten mecz? Czym nas zaskoczą ci gracze? Myślę, że to dopiero przed nami. W sumie to jestem pewien. Proszę zobaczyć, nam idzie już agresja. To jest bardzo typowe dla Yasuo. Adam Cox chce wykorzystać ten aspekt gameplayu dzikim samurajem. Tutaj mamy w drużynie czerwonych Fizza w dżungli. On już zabiera się za Blue, bo wygląd standardowo już jest na redzie. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Na botlane teoretycznie drużyna czerwona ma dosyć agresywny botlane. On powinien tutaj szukać jakiejś perspektywy na kill na drugim poziomie. Zobaczymy, jak to się tutaj będzie odbywać. Mają sporo CC. Czy będą w stanie przebić sustain, jaki daje Soraka. To wszystko się okaże w praktyce. Na topie mamy Jaxa na Tahm Kench'a. Sam nie wiem, jak to powinno się rozegrać. Wydaje mi się, że Tahm Kench powinien zdominować Jaxa, szczególnie na early. O, tutaj się coś dzieje na midzie i mamy first blooda. Yasuo wykorzystał agresywną naturę tego piku. Niestety dopalił się po udanej akcji, ale teoretycznie first blood, czyli było to, że tak powiem, na plus dla niego. Tam też tutaj próbuje obijać. Jax tutaj stwierdził, że jest odpowiedni moment, żeby wejść do akcji. I teraz jak to się zakończy? Tahm Kench teoretycznie mógłby tutaj coś kombinować z tym shieldem, ale jak widzimy, nic się nie wydarzyło. Prawdopodobnie dostał informację od Fizza, że właśnie schodzi, dlatego wolał poczekać, trzymać manę. Zobaczymy, jak to się teraz rozegra. Czy za wcześnie? Za wcześnie chyba się wbił. Ale ma shield. Używa go. I Fizz. Aj! Czy Fizz to dokończy? Fizz to dokończył dzięki swojej pasywce oraz Red Buffowi, czy tam Buffowi, jak kto woli. Tymczasem na midzie Wukong złapał trochę expa pod nieobecność Yasuo. Na botlane sprawa wygląda... Sam nie wiem, jakiego słowa użyć. Na botlane jest sielanka, czyli coś w stylu farmienia nasusem. Jest spokój, ptaszki śpiewają, śmieszczyków nie słychać. Co tutaj się dzieje na midzie? O, piękny Windwall, który zablokował Stuna. Adam Cox, nie bez powodu zwany jest Coxem w środowisku graczy. Ale tutaj już Twisted Fate. Myśleliśmy, że będzie obijał tego Yasuo, ale w sumie to byłoby trochę do dupy, z tego względu, że ma swoją pasywkę jeszcze naładowaną. Wukong szuka tutaj jakiejś akcji, ale czy nie ma za mało HP? Zaraz zobaczymy, jak to się tutaj rozegra. Wukong już prawie leży, ale udało im się. Zgrali się. Pięknie się zgrali. Widać, że ta drużyna gra ze sobą, mają ze sobą trochę doświadczenia i sztab trenerów, którzy przygotowali ich na tę ewentualność, na tę sytuację, na ten prestiżowy turniej, w którym do zgarnięcia jest jebane zero. Dokładnie. Nie ma nagród. W zasadzie jedną z nagród jest fame, który dadzą graczom te filmiki.
oraz prestiż w naszej kochanej grupie Nosów Nozeja. Oczywiście wszystkich zachęcam do dołączenia do grupy, bo jest to grupa do kurwa, czy ja nie umiem naprawdę powiedzieć najdojrzalszych graczy w internecie. Dziękuję bardzo. GG. Ale zaraz to kończę, bo tutaj jest akcja. Oczywiście skupiają się na Sorace, ponieważ to ona daje ten sustain, to ona jest tutaj bardziej papierowa. Niestety nic z tego nie wyjdzie, ponieważ Soraka wyfleszowuje. Ratuje sobie dupę. Xus jeszcze jest na miejscu. Wszystko w porządku. Varus ma jeszcze heala. Wszystko gra. Wracając do naszej grupy, ogólnie uważam, że grupa jest prześwietna. Naprawdę całkowicie wam polecam. Ja rozumiem, że to jest teraz taka reklama z mojej strony. Ale jeśli ktoś z was szuka grupy, w której ludzie się nie flamią, tylko tak naprawdę wspierają i dyskutują i wszystko jest takie konstruktywne, to naprawdę serdecznie zapraszam. Właśnie ten turniej jest wytworem tej grupy. To jest nasza inicjatywa. Proszę zobaczyć, co się dzieje na topie. O, tutaj Wukong już wyszedł w sytuację. Tam spanikował. Czy wyjdzie z tego cało? Tutaj jest stun. Ale Wukong spanikował, tak jak Tamkencz. Sam nie wiem, jak to skomentować. Powiedzmy, że tutaj lecą tamty z jego strony, już się obśmiewa, tak. Ograł ich niesamowicie. Myślę, że to bardziej głupota ograła tego Wukonga, albo niezgranie. Żeby oczywiście nie cisnąć naszych kochanych członków grupy. Ale wiadomo, ja też czasem bywam głupi, czasem podejmuję głupie decyzje, nie ma się co obrażać za głupotę. Trzeba się z niej śmiać. Tutaj już idzie kontra. W sumie jaka kontra? Przecież to właśnie Tamkencz zrobił fragę. Także można powiedzieć, że idzie agresja. Piękny z tym dwie osoby. Czy coś z tego wyjdzie, czy jakoś coś z tego wyniesie? Nic z tego nie wyniósł. Został zesmajtowany jak widok. Jak przedstawia się sytuacja w CS-ach? Można powiedzieć, że sytuacja jest wyrównana. Muszę sobie tutaj troszkę pozamieniać z tego względu, że będzie łatwiej tak spokojnie. Nie zrobiłem tego wcześniej, powinienem to zrobić, ale ja, jak wiecie, nie komentuję żadnych turniejów, jestem tylko zwykłym cycem, który tutaj chce sobie robić wyświetlenia. Dlatego też nie byłem przygotowany mentalnie do takich słabów. Dobra, jak wygląda Gold? Spójrzmy sobie. Gold na razie prowadzi drużyna czerwonych. Tak samo. W sumie to jestem trochę zaskoczony. Myślałem, że raczej Ionia wyjdzie na topie, jeśli chodzi o początkowe fazy gry. No ale wiadomo, wszystko może się zmienić, wszystko może się odwrócić. Tak samo jak nie wiem, do czego to porównać. Wszystko może się odwrócić. Tak samo jak, nie wiem. Gramy dalej. Oglądamy. Proszę zauważyć, tutaj ciekawostka. Dawidzie, którzy nie Bilgewater. Przepraszam bardzo. Dawidzie, Bilgewater jest dead. Ale tutaj. Spalili mu flasha, także Wartych. Tak się to pisze, tak się to mówi w Polsce. Proszę zobaczyć, tutaj agresja już wyczuł Wukonga ten fizz. Teraz zobaczymy, czy. Znowu flasha. Ale po flashu zabija go. Pytanie jest takie, czy Wukong miał W? Wydaje mi się, że miał. Mogę się mylić, bo był świeżo poradzi. Jeszcze nie zmyślił. A tymczasem już tutaj jest walka na topie. Wygląda na to, że Jax ulegnie. Ale wyczarżował tego. Co ten stun mu nic nie dał. Niestety w tej sytuacji. Tamkencz już 2-0. Dwie asysty. Zaczyna zarabiać. Tamkencz, można powiedzieć, już pracuje na swoją przyszłość. Pracuje na swoją emeryturę. A na bocie tymczasem wreszcie jakaś agresja. Wreszcie coś ciekawego. Co tutaj jeszcze zobaczymy? Co tutaj jeszcze wyjdzie z tego? Jeszcze mamy ich zostały drużyny czerwony. Tutaj poszedł heal. Tam też mamy ich zosta u niebieski. Wukong już się obudził, już tutaj szuka czegoś, ale jest warp. Także niestety do niczego nie dojdzie. Dawidzie tymczasem Fizz znowu coś robi. Znowu wyciąga jakieś korzyści ze swoich decyzji, które są niesamowite. Powiem wam, że dobre decyzje Fizza mógłbym porównać do smakowitych paluszków rybnych przy smaku mojego dzieciństwa z takim brodatym kapitanem. Świetna rzecz. Bardzo przyjemnie się takie rzeczy ogląda. Jeszcze przyjemniej się takie rzeczy je. No dobra, to już było trochę
nie na miejscu, takich rzeczy się nie je, takie rzeczy się ogląda w tym przypadku. Jax wyraził tutaj ewidentnie ubolewanie, zawód. Najwyraźniej oczekuje więcej od swojego dżunglera, ale dżungler to czułem brutal i prawdopodobnie już tutaj powstało jakieś małe spięcie. Tutaj na bocie coś się stało w międzyczasie, ja tego nie zauważyłem. Ostatecznie Nautilus zabił Varusa. Ja niestety przespałem, ale nic się nie stało, powiedziałem pewnie tą historię może. Tymczasem na topie coś próbuje się tutaj wydarzyć. Coś tutaj tak próbuje się trzecie, bo drugie, ale nic z tego nie wyjdzie. Tymczasem nam idzie, pada TF. Sytuacja podobna jak na początku. Jest to różnicą, że Jasło się nie dopalił, ale oczywiście Fizz był w pobliżu, wykorzystał sytuację, zgarnia killa. Tak, ja już kilkukrotnie próbowałem zwrócić wam uwagę na pewną rzecz, ale tu jest tyle akcji, że ja naprawdę nie jestem w stanie zwrócić na to uwagę, ale zaraz wam powiem, o co chodzi. Fizz już tutaj kombinuje, on już myśli, żeby tutaj jakoś odwrócić tę sytuację na topie, już tutaj zbiega. Tam catch będzie baitował, żeby to Fizzowi umożliwić. Fizz, czy pokusi się, żeby wejść do dżungli przeciwnika, czy zaryzykuje? Nie, zdecydował się na dodatkowego golda i poprawienie wizji w drugiej części mapy. Dlatego też zabija kraba. No tak, dobra, teraz ta sprawa, na którą od 30 lat próbuję zwrócić uwagę. Mianowicie Twisted Fate, który ma nick Shurima Desert, a tak naprawdę jest Bilgewater. O, tutaj nawet widzimy wyznanie miłości, także ewidentnie tutaj będzie jakaś ceremonia po grze. Proszę zobaczyć, tutaj jest gater już. Tu jest silny gater na micie. Chyba ci gracze stwierdzili, że trzeba być sprawy w swoje ręce. Wukong coś tutaj próbował, ale niestety jest zbyt zwinny, zbyt gibki. Piękne słowo, cieszę się, że je znalazłem. Tutaj coś się odbywa, dobra, teraz jest kontra. Jasuo jest całkowicie bez pozycji. Gracze tych wolnych już nie wykorzystują to. Ale niemiecka drużyna również coś z tego wynosi. A może nawet jeszcze więcej. Zmuszają Nautilusa do flesza. Mewka tutaj próbuje coś jeszcze wyzonować. Może tak naprawdę mogła podejmować jakieś akcje tutaj jeszcze, ale nie zrobiła tego. Wolała to zagrać bezpiecznie. Ale tutaj piękny hook i piękny flash. Proszę jednak zobaczyć, że AOE ze strony drużyny czerwonej robi robotę, jak to niektórzy. I przewaga drużyny czerwonej zostaje utrzymana. Nie mogę powiedzieć, że powiększona. Chociaż możliwe, że minimalnie powiększona. Nie zwróciłem uwagi, ponieważ ta przewaga nie jest jakaś ogromna. Z takiej przewagi można śmiało wrócić. Drużyna czerwona właśnie tutaj koluje Drake'a. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy drużyna niebieska może reagować? Raczej nie może reagować, także to jest raczej Drake za darmo. Zobaczmy, jakie tutaj kole idą. Idą kole, że jest Miss. To jest bardzo trafny call. Jest Miss. To jest bardzo trafny. Czerwonej drużynie udaje się tutaj przejąć pierwszego smoka. I zaczyna się robić troszkę nieciekawie dla drużyny niebieskiej. Ponieważ ni widu, ni słychu, żeby można było tutaj jakoś wrócić. Ale Yasuo stara się tutaj wykorzystać swoją agresywną naturę, coś z tego ciąga, ale jak zwykle Fizz jest na miejscu. Zresztą ciężko było. O, proszę państwa, jednak ograł. Jednak ograł. Nie wiem, co powiedzieć, supy stoją. Morda się cieszy. Piękny, piękny, naprawdę piękna robota. Myślę, że to było na plus, ponieważ Yasuo tutaj zgarnął sporo pieniążków. Może sobie schować dopłat monetki, może tam odłożyć na tace, czy też inne takie. Drużyna niebieska już tutaj w CGV Turret. Próbuję jeszcze jakoś tego golda troszkę zabrać, ponieważ żaden turet jeszcze nie padł. Będę czekał na pierwszy turet. Tutaj Varus stara się zburstować tego Nautilusa, ale niestety zbyt grube uda Sinari nie pozwalają na to, aby ten łuk mógł je chociażby zranić. Wokół bota już tutaj
następuje rotacja, Fizz schodzi, stara się tutaj coś zrobić, jest nafidowany, dlatego stara się to wykorzystać. Ogólnie Fizz widzę tutaj będzie hybrydą, nie wiem czy bardzo nie ucierpi na tym blindzie, ponieważ będzie palił na tym papierowym. Sprawdzimy praktyce, tutaj wyzolował Sorakę, ona nie jest w stanie healować swoich towarzyszy, ale oni dali radę. Sprzątnęli dwa kile, teraz czy będą w stanie dobić tego Fizza? Tutaj w międzyczasie będzie właśnie inna akcja, więc Sumo walczy z dwoma przeciwnikami. Niestety ulega. A Fizz dalej! Dalej coś kombinuje. No cóż. Ta przewaga, mam wrażenie, że troszkę zmalała dla drużyny czerwonej. Fizz tutaj coraz szuka jakiejś jakiejś sytuacji, coś chce tutaj podjąć, jakieś działania, chce tutaj coś zmienić, ale no, niestety nie trafił ultem. To się zdarza, nawet ludziom, którzy ćwiczą takie rzeczy od 10 lat. Zdarza się misnąć tego ulta, bo wiadomo, wiatr zawieje, czy też no właśnie niekorzystne warunki pogodowe, niekorzystne warunki sercowe, bo można na przykład się rozejść z jakąś partnerką, czy też partnerem i to też zawsze tam kuje głowę i chyba nie trafić. Na bocie znowu tutaj spotykają się nasze botlane'y. Czy coś z tego tutaj wyjdzie, czy tu jakaś będzie agresja podjęta. Ulti Nautilusa cały czas jest dostępne, tak samo jak MF-ki. Ale nic tutaj się nie dzieje. W międzyczasie tam idzie Yasuo, stara się tutaj odfarmiać tego TF-a, żeby jakaś mimo wszystko przewaga pozostała. Ja tutaj teraz sobie zaznaczę kogoś. Weźmy sobie tego Yasuo. Gdzie on jest? Jestem ślepy, dobra. I ja sobie teraz tutaj wypiję moją kochaną cisogankę, która pozwoli mi zwierzyć gardło. Tutaj już jest akcja. Yasuo nie zauważył. Chyba to kosztuje go. Przepłacił to życie, czy nie? Nie przepłacił tego życiem, ponieważ Wukong już zareagował w czas. Czuły, brutal, jest tak czuły, ale nie czuły w tym przypadku. Wyjątkowo. I obrócił tutaj sytuację na korzyść drużyny niebieskiej. No nic, to ja teraz łapię sobie łyka, oglądamy dalej. Nie wyobrażacie sobie, jak to. Niesamowita ulga. To tak jakby was gankowali i nagle byście strzaili, że przychodzi do was wasz dżungler i counter gankuje na korzyść dla was. To właśnie taka ulga nastąpiła po tej cisowiance u mnie teraz. Zobaczmy, Jax jest tutaj wysunięty, Fizz chyba zaraz skorzysta z tej sytuacji, tak on już sobie to ułożył w głowie. Już tam zmierza. Jax zareagował. Czy w czas? Wydaje mi się, że nie. Dobrze mi się wydaje. Ale w międzyczasie tutaj drużyna niebieska jednak odpowiada, zabiera dwa życia i turret. I to bardzo dobrze, bo właśnie w tym momencie ich decyzje sprawiły, że mają przewagę. I przewaga ta zaczyna rosnąć. No powiem wam, że to jest wyrównane spotkanie. Pomimo różnicy w zabójstwach, to jednak tutaj ten gold szaleje. Raz w górę, raz w dół, to już nie wiem. Zobaczmy, co wyjdzie teraz tutaj z tej akcji. Kto wyjdzie tutaj na plus. Wukong ma ulti, ale go nie wykorzystał. Dobrze widzę? Wydaje mi się, że tak, albo jestem ślepy. Nie wiem, jak to dokładnie działa z tymi cooldownami. Ja zbyt często nie oglądam tych meczy. No dobra, mniejsza o to. Jak to będzie dalej? Ja uważam ogólnie, że Fizz zbudował się niezbyt dobrze do tej gry, ponieważ on będzie cholernie papierowy. To jest taki glass cannon. I teraz jeśli on się buduje pod autoataki, bo buduje się ewidentnie pod atak speeda, a nie pod bursta, to tak naprawdę ten build wymaga od niego, żeby tych ataków kilka wsadził. Ale on nie będzie w stanie tego zrobić, ponieważ już na przeciwnika ma sporo CC i on jest zmuszony, żeby dosyć szybko używać E, a mając tyle HP ile ma, czyli 1300, to tak naprawdę spada na 2 hity i nie jest w stanie autoatakować. Dlatego też ten build w fazie obecnej jest niezbyt korzystny. Ale zobaczymy, jak to się potoczy, bo oczywiście wszystko zależy od wypozycjonowania.
Także jego druga moc mu bardzo pomóc ten i jego decyzję. No tak, dobra. Tutaj mamy kolejnego smoka, na którego prawdopodobnie czai się troszkę. Drużyna czerwona szuka tutaj jakiejś sytuacji, ale drużyna niebieska ma na uwadze, że może do tego dojść. Dlatego też próbują się tutaj rozstawić. Następuje rotacja, wyłapują TF-a za darmo i teraz powinni właśnie odbić tego Drake'a. Ewidentnie im się to udało. Zmuszają drużynę czerwoną do wycofania się. Tutaj jeszcze Tanken schodzi. Chciałby jakoś zareagować przy użyciu swojego ulta. Zaraz zobaczymy, jak wyjdzie. Nie, drużyna niebieska dominuje. Drużyna czerwoną właśnie tutaj. MFK jeszcze takie wzmaszone ulti. I smok na konto drużyny niebieskiej. Czyli już mamy tutaj. Już się wyglądało. Jeszcze próbują, jeszcze coś walczą, ale to wygląda niedobrze. I właśnie tak się kończy. No, powiem wam, że naprawdę wygląda to jednostronnie w tym momencie. Sposób, w jaki nasza drużyna została posprzątana, sugeruje mi, że jednak może się to skończyć dalej źle, ostatecznie. Ale wiadomo, zobaczymy. Ten build Fiza jest strasznie niekorzystny, ponieważ jest strasznie skusi. Tak samo tutaj Twisted. Dzięki czemu drużyna niebieska jest po prostu w stanie wyłączać 3 targety po prostu w sekundę, za darmo. No ale cóż, decyzje. Decisions. I za takie decyzje trzeba niestety kraść. To Yasuo już wykozaczył się totalnie. Tak samo Wukong. Oni już wiedzą, że to już jest na... że to już jest w ich kieszeni. Nie wiem, czy to ma jakieś kieszenie, może zobaczyć, że tutaj Yasuo niestety troszkę przekozaczył. A Wukong ma kieszenie, tak mi się wydaje. W tych swoich sułtańskich racicach, nie? To chyba sierść. No dobra. Ale może w sierści też schowa sobie jakieś tam potrzebne rzeczy. No teraz próbuje Jackson. Czy też... No właśnie, był tak blisko. Gdyby zdetonował tego stuna, on tak troszkę zwlekał, miałem wrażenie. Gdyby to zdetonował, to prawdopodobnie miałby chociaż z tego jednego killa. Ale niestety. Teraz zrobiło nam się troszkę spokojnie. Drużyny tutaj próbują złapać jakiegoś golda, coś tam kupują. Nic się specjalnego nie dzieje. Pytanie brzmi, czy któraś z drużyn pokusi się o szybkiego barona? W tym wypadku wygląda na to, że mogłaby to zrobić drużyna niebieska, ale wydaje mi się, że byłoby to zbyt ryzykowne. Zobaczymy, czy powstanie tutaj jakaś specyficzna sytuacja, która im to umożliwi. Co tutaj się dzieje na czacie? No, nieplejsy zdobią człowieka. Nieplejsy, a twarz. Dokładnie. Twarz zdobi człowieka. Zapamiętajcie sobie, to jest życiowa mądrość z pierwszego meczu w naszej nowej lidze frakcji. Ogólnie chciałbym wam powiedzieć, że jeśli ta liga frakcji będzie miała jakąś rację bytu, to prawdopodobnie do drugiego sezonu zorganizujemy jakieś fajne nagrody. Póki co nie chcę o tym mówić jakoś tak otwarcie, co to będą za nagrody i tak dalej, bo chciałbym też, żeby drużyny, które się zgłaszają do tego turnieju, były, a raczej składały się z graczy takich niezbyt zgranych ze sobą, ponieważ właśnie my sklejaliśmy w taki sposób, że ludzie się zgłaszają na Facebooku i wiązaliśmy się w takie drużyny, które nie grały ze sobą wcześniej. Kto wie, może powstaną z tego jakieś nowe przyjaźnie. Oczywiście, no dobrze, przejdźmy teraz do gry, bo tutaj jest bardzo feedback, bardzo zamontowa. Tutaj jest kontrast z drużyny czerwonej i od razu jest kontrast ze strony drużyny niebieskiej. No, nie oszukujmy się, ale z kombem Wukong Yasuo trzeba się liczyć. Przez chwilę myślałem, że pojawiła się jakaś tam szansa dla drużyny, przepraszam, czerwonej. Ale momentalnie Wukong Yasuo, Adam Cox i Czuły Brutal czule załatwili sprawę po swojemu, czyli wszystko w pokoju. Wygląda na to, że ta gra już powoli będzie dobiegać, zmierzać ku końcowi. No i cóż mogę powiedzieć? Wygląda na to, że frakcja Ioni będzie frakcją dominującą póki co w naszej klasyfikacji. No chyba, że jakimś cudem, jakimś prawem drużyna czerwona wyłapie przeciwników i
zrobi jakieś kosmiczne akcje. Tutaj gdyby zauważyli tego wyborga, moglibyśmy sobie go wyborzyć. Zauważyli go teraz, ale niestety nic z tego nie wyjdzie. A może. A jednak wyjdzie. Jednak wyjdzie. Czy nie? Ja już sam nie wiem. Ja już głupieję. No dobrze, wyjdzie. No dobrze. Czyli mają przewagę teraz jednego gracza. Mogliby teraz podjąć jakieś działania. Pytanie jest takie. Co oni zrobią? Czy pokuszą się o turet? Czy może będą starali się zrobić coś innego? Smok jest za minutę. Zaraz się przekona. Fizz jest na pewnej alei, dlatego niestety raczej nie mogą patrzeć. Jasuo stara się tutaj szukać jakiejś sytuacji, żeby może coś tutaj jeszcze wyciągnąć, biorąc pod uwagę to, jaki jest silny, jaki jest napakowany, ile on ćwiczył. Teraz zauważa tutaj falę na tej alei, chciałby tutaj coś zrobić. Zaraz się przekonam, czy za bardzo nie kozaczy, czy za bardzo nie kozaczy. Bardzo kozaczy, ale jak widać, wychodzi mu to na plus, ponieważ Soraka wspiera go dzielnie, bierze armię, leczy go. Niesamowita akcja! Niesamowita akcja, chciałbym tak kiedyś grać, ale niestety jeszcze trochę mi brakuje. Póki co mogę powiedzieć takie gry, żeby zrozumieć. No cóż, Yasuo wziął wszystko w swoje ręce. Wziął Syce w swoje ręce, wziął Racicę w swoje... O, proszę Państwa, to już jest koniec. To już jest koniec. Mam wrażenie, że oni robią tutaj taki mercy kill trochę, że starają się jednak tego trochę przedłużyć, by się jeszcze pobawić. Ale wydaje mi się, że to już jest przedstawione. Yasuo jeszcze tutaj przedłużaczył za bardzo. Nie, jeszcze zabiera te kile, jeszcze ich męczy, jeszcze latają. Dziwnym trafem Nautilus był w stanie się ratować. Tutaj jeszcze ta pierwsza na sali coś próbuje, coś tam robi marynarz. Ale niestety. No dobra, moi drodzy. To jest pierwsza rozgrywka, trwała 27 minut. Wygrywa team reprezentujący Ionię. I mamy nowego lidera klasyfikacji. Jak będzie dalej? Zobaczymy. Bilgewater może się jeszcze odegrać. Przed nimi sporo meczy. W zasadzie chcemy, żeby zagrał każdy z każdym. No cóż, mnie było bardzo miło nawijać pierdolety do was i gadać od rzeczy. Nie umiem komentować, ale przynajmniej jestem w stanie utrwalić to i sprawić, żeby to przeszło do historii, żebyśmy mogli sobie do tego po latach wracać, jeśli jakimś cudem rozwinie nam się kanał YouTube i jeśli ta seria turniejów rozwinie nam się lepiej. No nic, to ja się żegnam z wami, dziękuję za uwagę i do następnego meczu. Bye bye, go Syce.